filmiku. Dzisiaj filmik troszkę inny. Przechodzę do Was z otwartym paczkiem z Japonii. Długo, długo na ten moment czekałam, bo tą paczkę dostałam na święta, ale w końcu się doczekałam i mogę Wam ją pokazać. Także najpierw Wam pokażę pocztóweczkę, jaką dostałam. Jest to pocztówka taka typowo japońska. Nie jest ona właśnie typowo świąteczna, jak widzicie. Jakieś całkiem inne motywy niż u nas. Także bardzo fajna pocztóweczka. I już Wam pokazuję, co w niej jest. Ja się nie mogę już doczekać. Już otwarłam, bo nie wytrzymałam. Skarpetki, jakie otrzymałam. Takie piękne kwiaty. Ja może ubierałam, chciałam sprawdzić, czy jest dobry rozmiar i jest. Jak wiecie, to ja uwielbiam skarpetki i to jest bardzo ładne. Są takie bezszwowe, jak widzicie. Nie uciskają, więc rewelacyjne skarpetki. Do tego dostałam takie cukiereczki, które już kiedyś próbowałam. Są tutaj kilka takich mniejszych paczek, więc nie będę ich otwierać. Są to takie czekoladki o smaku truskawkowym, kiedyś Wam pokazywałam, o smaku czekoladowym, tylko że wtedy miałam duże opakowania, a tu są takie mniejsze drażetki, więc o smaku bananowym, takie drażetki jak M&M'sy, także bardzo, bardzo fajne do torebki, jak najbardziej się przyda. Co tutaj, kochani, jeszcze mamy? Dostałam tutaj też takie różne magnesy. One są, każdy jest inny, takie zwykłe. Już Wam pokazuję, nie wiem, czy widać, bo są naprawdę malutkie. Jakieś takie kwiatuszki, kwiateczki i takie różne wzorki. Jak najbardziej mi się przydadzą na lodówkę, czy tam coś przypiąć, czy jakąś pocztówkę, czy coś. Ja używam magnesu, więc w porządku. Mam tutaj też taką gwiazdkę. I dopiero teraz zobaczyłam, że to jest świeczka, kochani. To jest taki knot do odpalenia, ale jest tak dziwna świeczka, bo ona jest twarda jak beton, szczerze mówiąc. Wiem, dziwne porównanie, ale ta jest mega, mega twarda, ale jest to świeczka. Bardzo fajnie, na pewno tak szybko jej nie spala, bo będzie mi szkoda, ale świetnie się prezentuje. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj taki zestaw do lakowania, taką pieczątkę. Tak jak kiedyś Wam pokazywałam w Vlogmasie, że używam, to tutaj jest w kształcie takiej gwiazdki, różyczki. Widzicie? Mam nadzieję, że tak. Także super, będę miała kolejny do odbijania na kartkach pocztowych. I tutaj mamy takie jedzeniowe rzeczy. O, taka słodycz, która jest też w Polsce. Są to takie grzybki. Nie wiem, czy kojarzycie. Często w piekarniach, cukierniach są na wagę. Także jak najbardziej tego nie będę otwierać, bo znamy produkt i myślę, że on się niczym nie różni co nasz. Tutaj jest też taki właśnie pokazany, jak to wygląda w środku. Także bardzo podobny mają produkt jak u nas. Co tutaj jeszcze mamy? Naprawdę jest tu tego bardzo dużo, a nie chciałabym wszystkiego otwierać, powiem Wam. Ale dobra, zróbmy dzisiaj ten test, czy słodyczy, dlaczego by nie. Zacznę może od tego. Mam tu jakieś takie, nie wiem, ciasteczka, przekąski. Tak się prezentuje. Jest tu 6 takich opakowań o smaku pieprzu, sera. Nie wiem za bardzo, więc otwórzmy, sprawdźmy, co to jest. Okej, okay. Jest to taka mała paczuszka, także ja ją otwieram. Aha, są tutaj, zobaczcie, w całości migdały i jakieś tam takie orzeszki. Zaraz zobaczymy. Ale dziwnie pachnie, powiem Wam. Bardzo takim pieprzem. Jak to wygląda? Taki jakiś pierożek. Okej, okay, próbuję. O, powiem Wam, że jest to bardzo, bardzo ostre. Tego się nie spodziewałam, naprawdę. Na początku jest taki śmierdzący, taki pleśniowy ser. A po dalszym jedzeniu czuć taką ostrość, takie jakbyście przepieprzyli coś. Naprawdę bardzo ostre, ale dobre, fajne. Na wieczór śmierdzi serem. Jak powąchacie, taki typowo pleśniowy ser. Mega fajne. Lubię takie przekąski. Dobrze, nie będę psuła sobie smaku. Przejdźmy do następnej rzeczy. Mamy tutaj takie jakieś ciastka, więc myślę, że to będą zwykłe ciastka
oblane czekoladą, więc jak najbardziej spróbujemy. Ale ekstra, już Wam pokazuję. Jest tu 8 takich serduszek, które są każde osobno zapakowane. Także naprawdę genialne. Ja już otwieram, próbujemy. Mam nadzieję, że nie będą ostre, tylko słodkie. Też ja lubię ostre rzeczy, ale teraz na słodko. Takie ciasteczko. I tutaj mamy czekoladę. Próbuję, bo się nie mogę doczekać. To ciastko jest takie bardzo warstwowe, nie wiem czy to widzicie, i przez to bardzo fajnie smakuje, bardzo dobre. Pomimo, że ta czekolada na dole jest bardzo malutką, to mega, mega ją czuć, jest mleczna, pyszna. Ale dobre. Teraz się przeraziłam. Raz jest dobre, raz dziwne. A tutaj mamy takie paluszki. Chyba, nie wiem, krabowe. Zobaczcie. Taki krab jest tu narysowany. Takie paluszki w czekoladzie z kraba. Nie wiem. Czy chcę to otworzyć? No dobra. Kochani, zobaczymy. Nie, one wszystkie są wsypane do tego. To wygląda tak. Ma takie różne prążki. Trochę się boję, bo ja nie przepadam z owocami morza i tego typu rzeczy, ale okej. Masakra. Sama nie wiem, co mam powiedzieć. Ogólnie jest tam taka chrupka, która jest bardzo wyczuwalny jest smak tych owoców morza. Takie śmierdzące. Nie, jak lubicie, to wiecie, to dla was będzie przyjemne, ale dla mnie to jest takie śmierdzące mułem. Także dla mnie to jest nieprzyjemne. Na szczęście ta czekolada, która jest na wierzchu, zabija ten smak, więc nie jest aż tak źle, że da radę to zjeść, ale to nie będzie mój ulubiony przysmak. Mam nadzieję, że teraz wylosuję coś lepszego. Także KitKat o smaku herbaty chyba, tej ich matcha, tak? Dobrze mówię. Zawsze byłam ciekawa, czy smakuje, bo często oglądałam filmiki, że ktoś właśnie to jadł, ale ja z tą herbatą nie przepadam, więc już patrzę. Ale malutkie, zobaczcie, takie małe KitKaty, także ich jest w środku 10 mini, także już sprawdzamy. Mam nadzieję, że to będzie lepsze niż tamto. Takie malutkie, podwójne. Ja wezmę jeden, żeby filmik nie trwał zbyt długo. Drugi sobie schowam na później. Także... O, urwałam taki, o. Typowo jak ta herbata i smakuje. Dobrze, że jest tutaj dużo czekolady, bo ja za tą i herbatą też nie przepadam. Jest okej, okay, taką pachnie trawą świeżą dla mnie. Ale w porządku, fajnie kitka, coś innego. Mam tutaj mentosy, duo. O smaku zielony i fioletowych winogron, tak się prezentuje. U nas takiego czegoś nie widziałam, więc jestem ciekawa, jak to smakuje. Ale ładnie pachnie. Te winogrona to są taki zwykły MMM-sik. MMM-sik, Mentos. MMM-sik. Dajcie mi chwilę, bo to jest twardy cukierek. Ale te winogrona X to takie zapachy są przepyszne. Abyście mieli okazję kupić u nich winogronowego. O Jezu.
Trochę go pogryzłam. I w środku jest taki kwasek winogronowy, więc fajne połączenie. I drugim mentosem mam też duo z czerwonym i zielonym jabłkiem, więc myślę, że będzie podobnie, więc nie będę go otwierać. Po prostu, żeby się nie popsuły mi. No bardzo dobre. I co tu jeszcze mam? Mam coś takiego. Jakieś ciastka o smaku kasztanów. Ja nigdy ogólnie nie jadam kasztanów. Dajcie znać, czy jedliście. Dużo osób kupuje, gotuje coś, czy praży, ja nie wiem, nigdy nie robiłam. Może się kiedyś skuszę. To wygląda tak. Z pierwszej chwili myślałam, że to jest chałupa. No ale zobaczymy, jak to się prezentuje w środku. O, na szczęście każdy jest znowu osobno, więc bardzo fajnie. Jest tutaj taki 6 paczuszek. Więc kochani, otwieramy i patrzymy, co tutaj jest. Aż się boję. Pachnie tak orzechami. O Jezus, pożałowaliście mi. Ale fajne, zobaczcie, jakby ktoś to upiekł przed chwilką. Widzicie? To jest bardzo twarde, a biszkopcik jest mięciutki, więc spróbuję. Powiem wam, że taką czuć jakby kawę, bardzo dobre. Coś całkiem innego, ale przepyszne. No genialne. Ale dobre. To jest opisane, co jest gdzie. Oczywiście nie po naszemu, ale to jest takie dobre. I chyba jest jeszcze inny rodzaj, zobaczcie. O, to było dobre. Genialne. Taki biszkopt świeżo upieczony. Z taką masą jakby kakaowo. Troszkę taki posmak chyba tych kasztanów. Ja nigdy nie jadam kasztanów, więc nie wiem. Ale dobre. No i kochani, ostatni produkt. No genialny. Nie, jeszcze bym zjadła. Dobra, uspokójmy się. Czas na takie cukierki o smaku migdałów. Chyba będą takie mordoklejki. Także już patrzę. Już patrzymy. O, każde jest osobno zapakowane. Taką kosteczkę. Ładny zapach. Także już otwieram i patrzymy. Trochę wygląda jak krupka, taka mniejsza, zobaczcie. Okej, próbuję. O Jezu, jaka twarda. Bardzo twarda, bardzo. To tak szybko nie spróbuję, wam nie powiem, bo jest tak twarde. Przez ten czas sobie to posprzątam, bo... Bardzo dobry cukierek, który trochę smakuje faktycznie jak krówka, ale do smaku migdałów. Są tam drobinki migdałów. Bardzo długo trzeba stać, żeby to zmiękło, ale bardzo dobre. Mogłabym to jeść normalnie. Jako przekąska. Jaka słodycz, jakaś taka. Dobra, kochani. A tak serio. Najlepszym produktem z tego kartonika są te biszkopciki z kasztanów. No genialne. Tego się najbardziej bałam. A okazało się, że najpyszniejsze. Najdziwniejsze były te trójkąciki o smaku sera i pieprzu. Reszta bardzo dobra, no ale gorsze. To te paluszki jakieś krewetkowe, krabowe, nie wiem. Ale śmierdzi niesamowicie. Nie polecam, kochani tego.
I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy lubicie owoce morza. Jestem bardzo ciekawa. Może akurat wam takie coś smakowało dla mnie. O, nie za dobrze. Ja osobiście wolę słodkie. Słodkie rzeczy. Także kochani, życzę wam miłego dnia. Dziękuję za obecność, że jesteście ze mną i życzę wam, kochani, udanego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa!